Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Wesołe miasteczko. Pewnego dnia do miasta przybyło wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. O, Rety, to będzie mój najlepszy dzień. Musimy tam spróbować wszystkiego. Szkoda, że przyjechali tylko na jeden dzień. Spokojnie, kotki. Jeden dzień naprawdę wystarczy. Właśnie. Zrobimy zdjęcie po każdej przejażdżce, żeby mieć pamiątkę. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. O, ale miasta! Crackers chciał się przejechać karuzelą z naprawdę wielką pętlą. Przykro mi, mały, ale to rozrywka dla starszych. Musisz być wyższy, żeby wsiąść. A jak budyń weźmie mnie na barana, to będziemy wyglądać jak dorosły. Jesteś wyższy, ale nadal za młody. Zrobimy brody i wąsy z waty cukrowej. Wtedy wszyscy wezmą nas za dziadków. Nieważne, ile masz lat, tylko ile wzrostu. Jeśli jesteś za niski, pasy cię nie przytrzymają. To bardzo niebezpieczne. Chodźmy wszyscy do gabinetu śmiechu z dziwnymi lustrami. Będzie zabawnie. Proszę o uśmiech do zdjęcia. Wcale nie było śmiesznie. Najpierw mój ogon był ogromny, a potem za mały. A potem wyglądałam jak garbata. Ja się ubawiłem, a tam będzie jeszcze zabawniej. Patrzcie, przejedźmy się tymi kaczkami. No co ty? Chodźmy do nawiedzonego domu. Tam jest naprawdę strasznie? Wcale nie, jest spoko. Naprawdę? No dobrze. To ja idę na kaczki. Bawcie się dobrze, kotki. Tatuś i ja poczekamy tutaj. Potem zrobimy zdjęcia waszym uśmiechniętym pyszczkom. Ten pająk jest plastikowy. A ten wąż jest z gumy. A teraz zdjęcie. Jak na razie nie mamy żadnego wesołego zdjęcia. Ale tam było strasznie. A moje kaczki były za wolne. Tam nie było nic prawdziwego. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O nie, telefon się rozładował. Uwaga, drodzy goście. Niedługo zamykamy wesołe miasteczko. A my nadal nie mamy wesołego zdjęcia. Wesołe miasteczko odjeżdża jutro. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy znaleźć coś, co wszystkim nam się spodoba. Nawet bez zdjęcia. Właśnie. I cała rodzina postanowiła wsiąść na diabelski młyn. Rety, ale wysoko. Trochę strasznie, ale też bardzo fajnie, prawda? I naprawdę pięknie. Crackers wygląda jak czyjś dziadek. Teraz wejdziesz na wszystkie atrakcje dla dorosłych. O, jednak będziemy mieć wesołe zdjęcie. Patrzcie, wspólna fotka z wesołego miasteczka. I uśmiechamy się na nim wszyscy. Tylko tatuś zamknął oczy. O nie, wszystko zepsułem. Chyba mamy czas na jeszcze jedną przejażdżkę i szansę na nowe zdjęcie. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do wesołego miasteczka była naprawdę udana i bardzo rodzinna. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uwaga, mówi pianka. Leży w łóżeczku. Odbiór!
Uwaga, mówi budyń. Jestem w kuchni i jem jabłko, odbiór. Mówi Crackers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku, odbiór. Idę. Ja też. Mówi Crackers, jestem na dworze, odbiór. Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi Pianka, jestem w Afryce, odbiór. Mówi budyń, jestem za kokokołem po odbiegunowym, odbiór. Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór. Krótkofalówki nie działają na orbicie. Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne. Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie. Wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. A? Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo. Rozdałeś gatki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau-wau. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotociaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę. Jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my. Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Jest! Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Crackersie, Pianko, Budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau-wau, 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 miau-wau! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. I zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór? Tak, głośno i wyraźnie! Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Mistrzostwa. Tylko kilka dni zostało do wielkiego meczu. Już niedługo stadion zaleje fala kibiców. O, właśnie przyjechała nasza drużyna i ich wspaniały kapitan. My też pójdziemy na stadion? Pewnie, moje kotki, bo właśnie tak należy wspierać drużynę. Właśnie miałem zadzwonić i zarezerwować dla nas bilety. Będziemy oglądać mecz na stadionie jak prawdziwi kibice. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Nasza drużyna wygra! A po wygranym meczu będziemy jechać i machać ich flagami. Nie. Nie.
O nie! O, co się stało, kochanie? Nie ma już żadnych biletów. Wszystkie miejsca wyprzedane. Wszystko przepadło. To przecież nic takiego, mój drogi. Jakoś to przeżyjemy. Możemy obejrzeć mecz w telewizji. No chodź, kochanie, zrobię ci dobrej herbatki. Biedny tatuś jest takim smutnym kibicem. Strasznie mi go szkoda. Uwaga, kibice! Zaczynamy konkurs na najlepszą sztuczkę z piłką. Zwycięzca otrzyma oficjalną piłkę drużyny z rąk samego kapitana. Hej, musimy wygrać tę piłkę. To by pocieszyło naszego tatę. Będę odbijał tę piłkę głową 100 razy. Raz, dwa, trzy. Chwilunia. Jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, chyba jednak nie odbiję jej 100 razy. Ale może mógłbyś zrobić jeden strzał, ale taki super świetny. Hej, tu Crackers. Kopnę tę piłkę wprost przez te drzwi. A ona zjedzie po ślizgawce z drugiej strony. Dobra, próbuj. Auć! Auć! Chyba jednak nie dam rady. Słuchajcie, mam świetny pomysł, ale potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół. Przyjaciele kotków zgodzili się pomóc przy sztuczce z piłką. Gotowi? Tak! Dobrze, do dzieła! Gol! Gotowe! Teraz wyślemy nasz filmik na konkurs. Następnego dnia ogłoszono zwycięzców konkursu. Zwycięzcą naszego konkursu jest... Kot artysta! Za kreatywne podejście do piłki. Otrzyma piłkę drużyny z rąk kapitana. Chcemy też wyróżnić inne wspaniałe nagranie od kotociaków i ich przyjaciół. Nie wierzę! Pokazują nasz filmik! A w nagrodę te przemiłe kotki i ich rodzice otrzymują bilety na mistrzowski mecz! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Stadion jest wypełniony po brzegi, a nasza drużyna wygrywa 2-0! Kopnięcie kapitana, piłka szybuje w niebo i ląduje w rękach szczęśliwca na trybunie! Oglądanie meczu i kibicowanie swojej drużynie na stadionie jest wspaniałą zabawą, zwłaszcza z całą rodziną. Pamięć. Pewnego dnia kotki wybierały się na plac zabaw. Ej, Budyniu, powiesz mi, kiedy będzie druga godzina? Nie ma sprawy. A dlaczego? W telewizji o drugiej godzinie będzie program o łodziach podwodnych. Bardzo chcę go zobaczyć. Jesteście już gotowi? Pamiętaliście o wszystkim? O tak, chyba tak. Krakersie, nakarmiłeś złotą rybkę? Przepraszam, zapomniałem. Krakersie, przecież prosiłam, żebyś to zrobił. Spokojnie, nakarmię ją za was. A teraz idźcie się pobawić. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Siema, cześć! Cześć! Krakersie, przyniosłeś książkę o wampirach? Przepraszam, ale zapomniałem. Krakersie, ty ciągle o czymś zapominasz. Właśnie, raz prosiłem cię o pomoc przy budowie modelu księżyca i zapomniałeś. Przepraszam, jakoś ciężko mi spamiętać te wszystkie rzeczy. Krakersie, a może poćwiczymy twoją pamięć, żebyś już o niczym nie zapomniał? Tak, byłoby wspaniale. Dobrze, musisz teraz dobrze przyjrzeć się tym rzeczom i je zapamiętać. Nie ma sprawy. Do roboty. Zamknij oczy. A teraz spójrz i powiedz, czego brakuje.
Nie ma lalki? Bardzo dobrze. Znów zamknij oczy. Otwórz i powiedz, co się zmieniło. Nie ma wiadra i piłki. Racja. Zamknij znowu. Otwórz. Piłka wróciła, ale brakuje siatki. Jesteś całkiem niezły w patrzeniu i zapamiętywaniu. Teraz zrobimy inny rodzaj testu. Taki quiz na szybkość pamięci Crackersa. Zaczynamy! Pierwsze pytanie. Jaki kolor ma ulubiona sukienka babci? To proste, przecież wiem. To kolor liliowy. Masz rację! Ile schodków ma zejście do piwnicy? Siedem! Zgadza się! O której godzinie twój tato wychodzi do pracy? Spóźnię się! Już prawie dziewiąta! Też wiem! O dziewiątej! Godzina! O nie, budyniu! Która godzina? W pół do trzeciej! Program o łodziach już się zaczął! O nie! Ten odcinek był naszym najlepszym! Naprawdę super! Do następnego! Przegapiłem go! Budyniu, przecież prosiłem cię, żebyś mi powiedział, jak będzie druga! Przepraszam, zaczęliśmy się bawić i całkiem zapomniałem! Wiecie, kochani, trudno zapamiętać prośby innych, dlatego ja je sobie spisuję. Spójrzcie, poszukać w internecie programu o łodziach dla Crackersa. I teraz już nie zapomnę. Ale super, dziękuję. Teraz już chyba wiem, jak się czują moi przyjaciele, kiedy zapominam, o co mnie prosili. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Crackers może spisywać prośby przyjaciół w notatniku. Wtedy o niczym nie zapomni. Cudowny pomysł, pianko. Możesz nawet użyć tego notatnika. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamusiu, zapisałem wszystkie prośby moich przyjaciół. Zobacz! Dałem Kleksowi książkę i pomogłem Lukrowi zrobić model. Świetnie, kochanie. Ja także pamiętałam o danej ci obietnicy i znalazłam odcinek programu, który przegapiłeś. Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiejszy odcinek jest o łodziach podwodnych. Cudownie! Dziękuję, mamusiu. Od tego momentu Crackers starał się zapamiętać prośby innych, a pomagał mu w tym jego specjalny notatnik. Tenis z tatusiem. Pewnego dnia mama rozmawiała z kimś przez telefon. Aha, dobrze. O, brzmi naprawdę świetnie. To kiedy chcecie grać? Dobrze, w takim razie do zobaczenia. A w co zamierzasz grać, kochanie? Ty i ja rozegramy razem debla. W tenisa. Z rodzicami Lukra. Wow, prawdziwy mecz tenisowy? Ale fajnie! Miau, 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 miau! Spokojnie, kotki. Przecież wiesz, że kiepski ze mnie gracz. Nie szkodzi, kochanie. Poćwiczę z tobą. To tylko kilka setów. Jeden set. Dobrze. Jestem trochę zajęty. No dobrze, tylko jeden set. Idę na siłownię. Muszę być jutro w dobrej formie. Przegramy, choćby nie wiem co. To będzie moja wina. Nie martw się, tatusiu. Masz bardzo dużo czasu, żeby poćwiczyć. Właśnie, pomożemy ci, tatku. Ogródek okazał się idealnym miejscem. Klucz do gry w debla to nie wchodzić w drogę partnerowi i odbijać piłkę. Tatusiu, udawaj, że te wszystkie rzeczy to mamusia i trzymaj się od nich z daleka. To jest mamusia? Dobrze. Przepraszam, kochanie. Przepraszam. Oj, to niechcący. Chwila, czekajcie. Co się dzieje? Tato nie trafił jeszcze ani razu. Je
jest zbyt powolny, by do nich dobiec. Będzie szybszy, jeśli założymy mu rolki. No przecież ja nie mam pojęcia, jak na nich jeździć. Dopiero bym wchodził wszystkim w drogę. Może stój w jednym miejscu i czekaj, aż piłka sama przyleci. Wtedy nikomu nie będziesz przeszkadzał. A jeśli piłka sama nie przyleci, to wtedy mama będzie grała jakby sama. Tego właśnie się obawiam. Nie jestem najlepszy w tenisa. Na poprawę humoru tata zaprosił wszystkich na herbatkę i swoje popisowe ciasto. Może i nie jesteś najlepszym tenisistą, ale robisz najlepsze desery na całym świecie. Właśnie! I są przepiękne! Patrzcie na lukier! Nauka pieczenia wymaga sporo ćwiczeń. Najpierw są podstawy, jak ubijanie kremu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wiem, jak nauczyć tatusia grać w tenisa. Myślałem, że już skończyliśmy z tym tenisem. Tatusiu, nic się nie martw. Tym razem będzie dużo lepiej. W tenisie, tak jak we wszystkim, najlepiej zacząć od podstaw, żeby z czasem dojść do perfekcji. No, sąsiedzi, może i wygraliśmy, ale graliście naprawdę fantastycznie. Jestem zaskoczony. Tak, grałeś dziś wspaniale, kochanie. Szkoda, że to już koniec. Zagrałabym jeszcze kilka setów. Ha, mam czas aż do wieczora. Możemy nawet zagrać 10 setów. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto proste ćwiczenia pomogły tacie uwierzyć w siebie. Bo czasem wystarczy naprawdę mocno się postarać. Restauracja. Pewnego dnia rodzice zabrali kotki do restauracji, aby tam świętować rocznicę ślubu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dziś świętujemy przy naszym ulubionym daniu. Można tu zjeść najlepsze ciasto tyniowe w całej okolicy. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ciszej, kotki. Należy tutaj pamiętać o dobrym zachowaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. Zaprowadzę szanownych państwa do stolika. Zapraszam. Ojej, to zdjęcie z waszego ślubu. Pięknie wtedy wyglądaliście. Tylko wtedy? Mamusia i tatuś nadal pięknie wyglądają. Wiemy, co chcemy zamówić. Proszę przynieść nam specjalność tego miejsca, ciasto dyniowe. Oczywiście. Ale tu nudno. Naprawdę tak wygląda świętowanie rocznicy? Spodziewałem się lepszej zabawy. Gdzie fajerwerki i balony? Gdzie płatki róż spadające z sufitu? A gołębie powinny trzymać w dzióbkach szarfę. Powinni świętować ten dzień radośniej. Spróbujmy wymyślić, jak można ulepszyć to całe świętowanie. Możemy poprosić pianistę, żeby zagrał ulubiony utwór rodziców. Możemy poprosić kelnera, żeby do ciasta przyniósł świeczki. Co wy na to? Niezły pomysł, Krakersie. Wiem, czego można użyć zamiast płatków róż. Różowej serwetki. Świetnie! Operację świętowanie, czas zacząć.
Mamusiu, tatusiu, możemy iść do łazienki umyć łapki? Oczywiście, tylko uważajcie. Kotki naprawdę się starały, aby ten wieczór był dla rodziców wyjątkowy. Budyń dogadał się z pianistą. A Cracker z kelnerem. Zaś pianka nazbierała serwetek. Chyba wiem, jak wyłączyć światło, żeby świece były lepiej widoczne. Teraz wystarczy poczekać, aż przyniosą dniowe ciasto. Patrzcie, już idą. Dobra, zaczynamy. Teraz. Najmocniej przepraszam. Panie kelnerze, miał pan zapalić świeczki przed przyniesieniem ciasta. Ale to nie było ciasto dla was, tylko dla tego dżentelmena. Teraz idzie wasze. O nie, chcieliśmy, żeby wyszło idealnie, a tylko wszystko zepsuliśmy. Wiemy, że bardzo się staraliście. To dla nas dużo znaczy. Chyba najwyższy czas udać się do domu. Bardzo przepraszam za to wszystko. Proszę w ramach przeprosin przyjąć nasze ciasto. O, nie szkodzi. Macie piękną okazję do świętowania, więc proszę, zabierzcie je ze sobą. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Witamy w najmodniejszej restauracji kotociaków. Chciałbym zasugerować zamówienie naszej specjalności. Ciasta dyniowego. Smacznego. Wszystkiego najlepszego, moja droga żono. Wzajemnie, kochanie. Gratulacje! Miau, 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 miau. Kotki przygotowały wszystko tak, jak w prawdziwej restauracji. Uroczystość była wesoła i zarazem wzruszająca dla rodziców. Kocie kłótnie. Pewnego dnia tatuś przyniósł kotkom grę planszową. Spójrzcie, co tu mamy! W tę grę, kochani, może grać kilka osób naraz. Żadne z was nie będzie się nudzić. Mamusia i tatuś muszą coś załatwić, ale wy możecie już zacząć grać. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Dobra, ja zaczynam. Ale Krakersie, ty zawsze zaczynasz, chociaż raz ja chcę. Wcale nie, ja nigdy nie zaczynam, ja chcę. Jestem szybszy, więc ja powinienem. Ja zaczynam. Żaden kotek nie chciał ustąpić drugiemu. Juhu, ale super! Teraz wasza kolej. Mam tego dość. Wcale nie mam już ochoty z tobą grać. Ja też nie. Więc to tak? W takim razie ja nie chcę grać z wami i idę na dwór pograć w piłkę. Kotki myślały, że będą się lepiej bawić bez rodzeństwa. Będę miała mnóstwo czasu na szycie sukienek dla moich lalek. Zaprojektuję własną kolekcję i wszyscy będą nią przezachwyceni. A ja zostanę znaną projektantką. W końcu mogę się poświęcić nauce, badać fajne rzeczy jak rośliny czy grzyby. Kiedyś wyruszę w świat i odkryję mnóstwo niesamowitych rzeczy. Wreszcie mam czas na piłkę nożną. Będę kapitanem znanej drużyny i wygram z nią Mistrzostwa Świata. I dostaniemy trofeum. Ojej. Ale kotki szybko zrozumiały, że czegoś im brakuje. Szkoda, że Crackers i Budyń tego nie widzą. Tak. Chciałbym dzielić moją radość z bratem i siostrą. Świętowanie z Budyniem i pianką byłoby takie super.
Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Bianko, co robisz? Nic, chciałam tylko rzucić okiem na tę grę. O, dobrze się sami bawicie? Jasne, jest super. Najlepiej na świecie. Ja też się bawię jak nigdy. Ha? Kotki ha? Przyszedł odwiedzić ha? Borys. Kto tam? Borys! Cześć, cześć Borys! Cześć wam! Borysie, zagrasz ze mną w grę? Nie, zagraj ze mną, Borysie. Ale lepiej będzie, jak zagrasz ze mną. Dlaczego nie zagramy wszyscy razem? Zdecydowaliśmy, że już nigdy razem nie zagramy. Bo ktoś zawsze chce być we wszystkim pierwszy. Albo ktoś o wszystko się obraża. Ciągle się kłóciliśmy. Ja nie mam żadnego rodzeństwa, więc przyszedłem pograć z wami, ale się kłócicie. Borysie, nie wychodź! Zagramy razem i nawet możesz zacząć pierwszy. Ja też mogę, mam dosyć siedzenia samemu. Ja też, mam świetny pomysł. Powinniśmy przestać się kłócić i razem zagrać w tę grę. Oho, widzę, że wciągnęła was gra. Macie jeszcze miejsce dla dwóch graczy? Tatuś i ja bardzo chętnie zagramy z wami. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że nie jest ważne, kto jest pierwszy lub kto wygrywa, jeśli przyjaciele i rodzina są razem. U tatusia w pracy. Pewnego dnia tatuś wrócił z pracy bardzo zmęczony. Tatuś wrócił! Tatusiu, pobawimy się w berka? Berek! Co się dzieje? Przykro mi, kotki, ale miałem ciężki dzień i jestem zmęczony. Pracujesz w fabryce cukierków. Co w tym ciężkiego? Właśnie, to najlepsza praca na świecie! W biurze masz pewnie czekoladową rzekę. To wcale tak nie wygląda. Wiecie co? Zabiorę was jutro na wycieczkę po mojej fabryce. Sami zobaczycie. Pójdziemy z tatusiem do pracy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Następnego ranka tatuś zabrał kotki do fabryki i pokazał im swoje biuro. Super! Wymyślanie nowych słodyczy to pewnie wspaniała zabawa. Myślicie, kotki, że to taka prosta sprawa? No jasne, choćby eklerki z miodem. Już takie mamy. A to może jagodowe pączki? Też już mamy. A ciastka w kształcie auta z czekoladowymi kołami i piankowymi kotkami w środku? Pycha. Też już mamy. No, ale tam, gdzie produkuje się słodycze, na pewno jest super raśnie. Tak? Sami zobaczcie. Mamy wiele oddziałów produkcyjnych, gdzie przygotowujemy różne ciasta i ciastka. Ojej, ale fajnie! Chodźmy już tam, tatusiu! Tutaj składniki takie jak jajka, cukier i mąka są mieszane jako baza pod przyszłe słodkości. Co z tego wyjdzie, zależy, jak wymieszamy bazę właśnie tutaj. Można mieszać, aż będzie kruche, chrupkie albo gumiaste. Krokersie, przestań! Słuchajcie, to drogi i specjalistyczny sprzęt. Pytajcie o zgodę, nim coś dotkniecie. Przepraszam, tatusiu. Myślałam, że jest łatwiejsze w obsłudze. Oto główna linia produkcyjna. Tutaj surowe ciasto umieszczamy na taśmie, na górę dajemy krem, a na końcu owoce. Tak powstają tartaletki. Możecie położyć tu kilka babeczek, tylko ostrożnie, proszę. O, rety, moja czapka! No, tylko nie to! Trzeba zatrzymać linię produkcyjną! O,
Tatuś musiał zatrzymać linię produkcyjną. Wypełniona kremem czapka. To całkiem nowe ciastko. Raczej już jej nie założę. No, raczej nie, ale jest pyszna. Dzwonili z supermarketu, żeby potwierdzić dzisiejszą dostawę. Co się dzieje? Dlaczego linia stoi? No bo mamy taki maleńki problem. Nie zdążymy z zamówieniem? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy wam pomóc? Na pewno jest do zrobienia coś naprawdę prostego. Kotki opieczętowały wszystkie pudełka do wysyłki. Niebawem słodkości były gotowe do wywózki. Jak zawsze punktualnie dziękujemy za te wspaniałe przysmaki. Ależ nie ma sprawy. Dziś wyjątkowo miałem niewielką pomoc w pracy. Krakersie, pianko, budyniu, dziękuję. Dobra robota, kotki. Musimy teraz wracać do fabryki, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Teraz kotki wiedzą, że robienie ciastek nie jest wcale tak proste, jak sądziły, co sprawia, że smakują jeszcze lepiej. Wynalazek. Pewnego dnia kotki szły obok domku ich przyjaciela Dartka. Cześć! Cześć, Dartku! Cześć wam! Cześć, Dartek! Wybieramy się do parku. Idziesz z nami? Nie mogę. Próbuję wymyślić coś przydatnego, ale okazuje się, że to wcale nie takie proste. Przecież możemy ci pomóc. Co dwie głowy to nie jedna, a razem mamy ich raz, dwa, trzy, aż cztery. Pomożemy! Miau, 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 miau! Dobry wynalazek musi być naprawdę przydatny. Ha! Możemy wymyślić coś, co będzie za mnie myło zęby? Ej, tu mam zęby! Coś mi się wydaje, że prościej jest umyć je samemu. Masz rację! A co powiecie na wykrywacz cebuli? Będzie informował, jeśli w tym, co jemy, jest cebula. Cebula jest okropna. To byłby jej koniec. O! Wykryto cebulę, wykryto cebulę. Ratuj się, kto może, w zupie jest cebula! Przecież można zapytać, czy w daniu jest cebula. No tak, można. To może maszyna, która pomoże w podejmowaniu decyzji. Co powinnam założyć? A, bardzo dziękuję. Przez takie wynalazki przestalibyśmy samodzielnie myśleć. Kochanie, miłego dnia, idę do pracy. O, Orety, sam wybrałeś te ubrania, mój drogi? Nie, to urządzenie wybrało za mnie. No tak, zły pomysł. To może maszyna, która zdejmuje czapki. Albo taka, która puka do drzwi. Albo poprawia poduszki. Nic nie wymyślimy. Teraz rozumiecie? Próbuję wymyślić coś przydatnego od samego rana. I nadal nic z tego. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy iść na spacer. Mamusia zawsze powtarza, że jeśli utknąłeś, musisz zrobić sobie przerwę i iść na spacer. Masz rację. Dartkowi trzeba powietrza i promieni słońca. Kotki świetnie się bawiły na placu zabaw, a Dartek całkiem przestał myśleć o swoim wynalazku.
Ta przerwa to był naprawdę świetny pomysł. Mamy piękny dzień. O, Eureka! Tak, przerwa! Chyba mam nowy wynalazek! Następnego dnia Dartek zaprosił kotki, żeby pokazać im, co wymyślił. Mój super przydatny wynalazek przypomina o regularnych przerwach. Orety super! Kiedy zadzwoni alarm, to znak, że czas na przerwę. Wskazówka podpowiada, co możesz robić podczas przerwy. Jeździć na rowerze. Genialne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki przyjaciołom kotociakom Dartek dowiedział się, że gdy się utknie, trzeba zrobić sobie przerwę. Zwłaszcza jeśli chcesz wymyślić niesamowity wynalazek. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki. Nigdy w życiu nie widziałam żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Jakoś żadnego tutaj nie widzę. Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyci małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj! Znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie, ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie, dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. O, teraz je widzę. Widzę zarazki. A, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł. Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem.
No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności! Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę. Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie umowa stoi. Ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka! Może Krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki. Nie, ja je chcę. O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. O rety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Super! Chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola. I że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Nauka latania.
Pewnego dnia tatuś przyniósł zabawkę sterowaną pilotem. Tatusiu, co to jest? To właśnie jest dron. Jest jak mały helikopter z czterema śmigłami zamiast jednego. Sterujesz nim jak autkiem na pilota? Wspaniale! Mogę też spróbować? Ja pierwszy, daj mi pilota! Ja też chcę spróbować! Koteczki, przykro mi, ale to jest zabawka tylko dla dorosłych kotów. Jak wasz tatuś? To nie jest takie proste. Lepiej to robić na zewnątrz. Zaraz wyjdziemy i razem spróbujemy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tylko trochę później. Teraz muszę coś dokończyć. Możecie patrzeć na drona ile chcecie, ale ostrożnie, nie próbujcie go uruchamiać. Zabawki są dla dzieci, prawda? A nie dla dorosłych. No właśnie! I na pewno uda nam się uruchomić drona bez pomocy tatusia. Jesteśmy ekspertami od zabawek, prawda? Ale zróbmy to na zewnątrz, tam jest więcej przestrzeni. Cześć wam! Patrzcie, co przynieśliśmy. Rety jest naprawdę ekstra. Mój wujek ma takiego drona. A potraficie nim latać? Oczywiście, to nie jest trudne. Ląduj, krakersie! Staram się! Kiepska sprawa, utknął na dobre. I co powiemy tatusiowi? Możemy mu powiedzieć tylko jedno. Po prostu powiemy mu prawdę. Tatusiu? A, gotowi na pierwszą lekcję latania? Dajcie mi pilota. Pójdziemy na dwór odbyć nasz pierwszy lot. Przepraszamy, tatusiu. Myśleliśmy, że sami damy radę i wzięliśmy drona na dwór. Chcieliśmy nim polatać, ale nie umieliśmy nim sterować. Aż w końcu utknął w kominie. A? W kominie na naszym dachu? O, moje kotki, nie bez powodu zabroniłem wam ruszać drona. Mogliście go zepsuć albo co gorsza kogoś zranić. To prawda. W ogóle o tym nie pomyśleliśmy. Już nigdy nie tknę niczego bez pozwolenia. Obiecuję. Cieszę się, że to słyszę. Dron na nasze szczęście jest cały. Mieliście dużo szczęścia. Hurra! Wiem, że pilot jest zepsuty, dlatego nie mogliśmy nim sterować. Nie, pilot jest w porządku. Latanie takim dronem jest dość skomplikowane. Dlatego mówiłem wam, że to dla dorosłych. Tatusiu, jesteś asem przestworzy. My nigdy nie będziemy tak umieli. Ależ będziemy, tylko gdy staniemy się dorośli jak tatuś. Pewnie dużo wcześniej. Musicie się tylko nauczyć, ale nigdy bez tatusia, który nauczy i przypilnuje. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak kotki dowiedziały się, że niektóre zabawki są skomplikowane i że można się nimi bawić tylko, gdy dorosły jest w pobliżu. Kocie ciuszki. Pewnego dnia mamusia pracowała nad nową kolekcją ubrań dla kotków i skończył jej się materiał. Kotki, muszę iść do sklepu. Jeśli czegoś będzie wam trzeba, to pytajcie tatusia. Dobrze, mamusiu! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ubrania z nowej kolekcji. Więc zobaczmy je teraz. Przecież są w jej pracowni. Hej,
Hej, to model kota, tylko nie ma głowy. To mamusi Kotekin. To specjalny model w kształcie kota. Dzięki niemu ciuchy będą pasować jak ulał. Płaszcz narysowany na ścianie jest wspaniały, ale ten na Kotekinie niezbyt. O, biedna mamusia. Ma tyle do zrobienia, że nie ma czasu skończyć. Może jej pomożemy? Tak zróbmy. Pomożemy mamusi użyć najlepszy koci płaszcz na świecie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Musimy dodać kiszenie i kołnierz. Krakersie, przynieś klej. Narysuję kołnierz i kieszenie, a potem ty, budyniu, wytniesz je. Najlepszy ciuch na świecie. Dobra, teraz ktoś musi to przymierzyć. Profesjonalni modele są zwykle wysocy, a że budyń jest najwyższy, to jasne, że będzie modelem. No, budyniu, przymierzaj. Przymierzę, ale nie umiem chodzić jak prawdziwi modele. Auć, nic nie widzę przez ten kołnierz. Chyba jest trochę za wysoki. Nie powinien zakrywać oczu i ust. Możemy wyciąć otwory na oczy i usta. Wtedy będę widział tylko to, co jest przede mną. A co jeśli zechcę spojrzeć w innym kierunku? Nie musimy wycinać otworów. Wystarczy, że położymy kołnierz. Spoko, tak od razu lepiej. Tylko nie mogę włożyć łap w kieszenie. Oj, to pewnie dlatego, że je skleiliśmy. Nie szkodzi, przynajmniej są ładną dekoracją. Możemy też przykleić ładne guziki i jeszcze bardziej upiększyć nasz płaszcz. Kotki były tak uradowane, że nawet nie zauważyły, jak pokryły cały płaszcz guzikami. O, rety, teraz waży chyba 100 tons. Nie mogę podnieść łap. Chyba jednak trzeba usunąć kilka guzików. O nie! Teraz widać klej, który psuje cały efekt. To może przykryjemy klej wstążkami? Zdecydowanie lepiej. No, budyniu, przejdź się jak model. Ega! Nie! Rety, nie mogę w tym chodzić! Kotki, co robicie w mojej pracowni? I gdzie jest płaszcz, który był na Kotekinie? Ja mam go na sobie. Chcieliśmy go dokończyć. Przepraszamy, mamusiu! Już dobrze, kotki. To był w zasadzie tylko wzór płaszcza, taki na próbę. Prawdziwy zrobię z materiałów, które właśnie kupiłam. I jeśli chcecie mi pomóc, to serdecznie zapraszam. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Chcesz być mistrzem, zacznij ćwiczyć, tak mądry mówi ktoś. Więc uczymy się być lepsi i robimy co dzień coś. Och, nie uwierzysz sam w to, co się udaje nam. Pokaż, że cieszy cię, gdy starasz się. Nowy płaszcz okazał się świetny, a kotki były naprawdę szczęśliwe, że mogły pomóc mamusi. Muszelka. Pewnego dnia kotki odwiedziły dziadka. Dziadek pokazał im wspaniałą kolekcję muszelek. Zbierałem te muszelki w różnych miejscach świata. Są naprawdę piękne. Te dwie wyglądają jak małe wieże. Wiecie co? Powinniśmy zbudować z piasku wielki zamek i udekorować go tą piękną muszelką. Możemy ją pożyczyć dziadku? Pewnie, że tak. Ale pamiętajcie, żeby potem je tu przynieść. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki budowały zamek z piasku, a dziadek malował swoją łódź. Nie podchodźcie blisko wody, bo zmoczycie ubrania. Krakersie, może ja popilnuję muszelki. Ty możesz ją zgubić. Spokojnie, obiecuję o nią dbać. Lepiej zacznijmy budować.
najlepszy zamek z piasku, jaki powstał na ziemi. Została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Krakers, gdzie masz muszelkę? Chyba jednak ją zgubiłem. O nie, tego się właśnie obawiałem. Och, i co teraz powiemy dziadkowi? Ta muszelka była częścią jego kolekcji. Musiała wypaść mi z kieszeni. Pewnie jest gdzieś tutaj w piasku. Hej, patrzcie, co znalazłem! Pewnie kiedyś płynęła po tym morzu księżniczka, a ten kamień wypadł jej z korony. Jest przepiękny, ale szukamy muszelki dziadka, którą gdzieś zgubiłeś. I już przeszukaliśmy całą plażę. Może fale poniosły muszelkę? Musimy szukać w wodzie. Przecież nie możemy. Chociaż nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić przy brzegu. Zobaczcie! O, Rety, to moneta ze statku pirackiego! Fajnie, ale to nie pomoże nam odnaleźć muszelki. A może upuścił ją tam, gdzie budowaliśmy zamek i teraz leży gdzieś pod naszym dziełem sztuki. Tyle czasu go budowaliśmy. Nie mogę nawet myśleć o zniszczeniu naszego zamku. Kotki, dlaczego chcecie zburzyć ten wspaniały zamek? Dziadku, przepraszam, ale jakby zgubiłem twoją muszelkę. Ale może ją znajdziemy w piasku pod zamkiem. Ha, nie martwcie się tym. Mamy mnóstwo muszelek, a taki piękny zamek jest tylko jeden jedyny na świecie. Nie ruszajcie go, zbudowaliście wspaniały zamek. Ale ta muszelka miała być dekoracją na wierzchołku. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy znaleźć coś innego do przystrojenia. O, a może użyjemy mojej marynarskiej czapki? Krakersie, muszelka się znalazła. Gdzie? Na środku twojej głowy. No tak, racja. Schowałem ją, żeby nie zgubić i zapomniałem. A co to za skarby? Znaleźliśmy je, szukając twojej muszelki. Coś mi się wydaje, że to dobry początek waszej własnej kolekcji skarbów. To też wspaniała dekoracja piaskowego zamku. Ale pięknie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki ozdobiły zamek muszelką, kamieniem i monetą. I bawiły się wspaniale aż do końca dnia.